Dzień dobry, moi drodzy, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy na torze wyścigowym Modlin i jestem taka zaspana, bo jest godzina 8. O 7 wstałyśmy, przyjechałyśmy w ogóle pankiem. Miałam przyjechać swoim samochodem, bym normalnie sobie tu pojeździła, ale nie mam, znaczy mam 20 tysięcy kilometrów, ale nie mam przeglądu i przeglądu dopiero mam w poniedziałek, więc mam ponad, więc już nie chciałam po prostu przeginać, także jesteśmy pankiem pod Warszawą na lotnisku Modlin. Dobrze mówię. I o 9 się zaczyna, także zapraszam was. Ze mną będziecie jeździć. Nie wiem, czy ja będę jeździć, trochę się boję, ale zobaczymy. Będziesz jeździć? No będę. A jak, i którą hulajnogę bierzesz? Ile kilometrów na godzinę? Nie wiem. Słuchajcie, tu są hulajnogi, które jadą. Ile te hulajnogi jadą? No, najszybsze 80. 80 na godzinę, jak ja bym nie pojechał. O Jezu, a jakby się wywalić w niej, to już jest chyba koniec. Musisz być zabezpieczona kaskiem i zbroją. Marta, ty jedziesz tam 80 na godzinę? Tak. Słuchajcie, Marta się ubiera, kask, zbroja, bo wszystko musi być oczywiście bezpieczne. Ja, słuchajcie, na razie nie jeżdżę, bo zaraz się zaczną wyścigi tam. Tutaj tymi hulajnogami można, a zaraz wam pokażę, jak tam są wyścigi. Zaraz się będą zaczynały. Ogółem masa ludzi, masa zarąbistych samochodów, także jaram się mega, bo ja samochody uwielbiam. To jedziesz tam trochę szybszą chyba? Tak. Do 45, te są do 30, te do 45. Patrzcie, jak trzeba być ubranym, ale ogółem jest bardzo, bardzo ciepło, a ja się tak grubo ubrałam. Czyli tak, jest włączona. Tutaj mamy gaz. O Jezu, Marta! Ty wsiądź najpierw! Tutaj mamy hamulec przedni, tutaj mamy hamulec tylny. Musisz generalnie uważać, bo jak bardzo mocno zahamujesz przodem, to może cię przerzucić przez kierownicę. Więc raczej balans na tył delikatnie. Sobie ugiąć nogę, jedna spróbuje na z tyłu. Wtedy powinno być w porządku przy hamowaniu. Tak nie wyjeżdżamy, będziemy potem mierzyć czasy. Ale jeśli chcesz, to można sobie na luzie tak. Cięcie. Dobra, jadę za nią. Powinien polecieć. Dawaj, jedź, tylko uważaj! Nie. Nie. Patrzcie, mówią, nie wyjeżdżamy, a gdzie pierwsza, gdzie pojechała, no. Bo tędy tutaj musisz, między tymi oponami tylko, no. A Klaudia pojechała dalej. Chciała później zawrócić znowu tą samą trasą. No bo tam się zaraz zaczynają, słuchajcie, wyścigi, nie wiem, trochę wyjdę z tej strony, a zaraz wam pokażę tam bardziej te wszystkie samochody. Jesteś gotowa do startu? Tak. Wyglądasz, jakbyś miała zaraz na jakimś takim motorze jechać. Tak, wiem o tym. Marta już jest pojeździa, słuchajcie, teraz siedzę na stanowisku zbitej szybki, bo mnie wszyscy hejtują, że mam brzydką folię na telefonie, ale to już się zmieni. Zmieniamy właśnie szkło, ja nie wiem na jakie, ale zaraz wam opowiedzą. Na jakie szkło zmieniamy? Jest to szkiełko kartowane na całą powierzchnię ekranu. JCPAL posiada powłokę antyrefleksyjną, antypapilarną i jest niezauważalny na telefonie. Tak, wy zaraz będziemy naklejali, bo ja po prostu tutaj wszyscy skajdowali. O, to jest moja folia? Mogę sobie ją zobaczyć? Nie, to jest ta folia? Tak. Taka brzydka? No, najwidoczniej niestety. Jezu! Patrzcie, jaki to ma inny odcień pod słońce. No ale dobra, naklejamy ładne szkiełko i zobaczymy. Chciałam też powiedzieć, ale zagłusiło mnie. Mogę tylko słomeczkę? Dzięki. Przyszłam po słomkę, po Red Bulla i słuchajcie, 12.30 jestem zapisana na jazdę taką dużą Toyotą. Na co dzień prowadzę małe samochody, mam tego Mercedeska, więc ciekawi mnie, jak to jest tak prowadzić taki większy samochód. Nie wiem, czy to w ogóle mnie słychać, ale czekamy. Klaudia teraz poszła jeździć tą dużą Toyotą, zaraz moja kolej i zobaczymy. Byłam teraz, jeździłam tym samochodem terenowym, ale tam tak nagrywać to nie bardzo. No bo wiecie, prowadzę i w ogóle ja nie mam tego statywu. Fajny, taki większy, coś innego. I wiesz, w ogóle już tam było przejechanie po wodzie. To nie była taka puciutka w ogóle, tylko taka porządna i to tak chlupało. Tam jest taka próba terenowa, to się nazywa, i zaraz będziemy jeździli takimi małymi samochodzikami. Zaraz wam pokażę, jak podjadą. Czekamy na tą, nie chcę mi się na tą RS8 czekać, bo są zapisy 15-16, tak. No. Już o 15 zajęto. Ale ogólnie mega mi się podoba, mega zajawka, mega fajnie. Coś innego takiego, wielki tor, jest fajnie. O, właśnie o tym samochodziku mowa. Ty będziesz prowadzić, blondyna? Co? Dasz se radę? Da. Ja też będę chciała prowadzić. Ale tutaj właśnie nie jest tak, że Marta jedzie sama, bo z nią jedzie pan i będzie jej pomagał i ja też będę chciała jechać. Ale jestem głodna przed chwilą, ale przed chwilą wołali, że tutaj do food trucka, także zaraz się trzeba będzie przejść. Dobra, pokażę
słuchajcie wam, jak to od wejścia wygląda. Tam jest wjazd, o, jest to ładne Audi R8, słuchajcie. To jest jedyne Audi, które mi się podoba. Nie jestem hejterem Audi, po prostu nie podoba mi się, ale te Audi R8 jest zarąbiste, serio. Przepiękne ono jest. Mamy Tesla, tutaj jest takie stanowisko, na które, słuchajcie, się krzyczy i mierzy się, kto jakby większe decybele zrobi, krzycząc. A ty krzyczałaś już? Nie, ja dopiero idę na Tu się krzyczy. Ale to co? No, że bierzesz, tam jest mikrofon i kto najgłośniej krzyknie Speed Game. I ile miałaś? Miałyśmy 90 decybeli, bo my we trzy krzyczałyśmy, ale na ja to, ej, to ja to słyszałam, jakieś dziwne hulajnoty. Tak głośno krzyczałyśmy, no to jest właśnie takie stanowisko. Tu jest właśnie ten samochód, on tak nawala, on ma tak zrobiony wydech. Możecie go znać, bo to jest chyba jakiś taki sławny. Nie wiem, ja się nie znam, ale pewnie się ktoś jest taki sławny. Patrzcie, nawet jest strzałka na wydech. Dalej mamy taką Toyotkę jakąś ładną, ona chyba nie jeździ. Tu jest takie miejsce chill out, żeby sobie posiedzieć. Tutaj leci woda, bo tutaj lata się bokiem. Patrzcie. O, proszę bardzo. Tam jest taki tor, gdzie leją i tutaj właśnie. Tu stoi Tesla, o, za tą Teslą właśnie stoi ta Toyota taka terenowa, na której ja jeździłam i tam właśnie była taka woda, były różne takie drewna, takie jakby przeszkody terenowe. I tam dalej oczywiście wzdłuż jest taki ogromny tor. Tu są jeszcze rozłożone jakby takie, tu są różne kanapy, tam jest food truck, gdzie jest jedzenie, recepcja, jakieś takie owocki i oczywiście pełno Red Bulli, bo Red Bull tu jest sponsorem, wypiłam już dwa Red Bulle i już więcej nie, bo mi coś jeszcze wiecie. Więc tak to wygląda, no i oczywiście masa znanych osób. Oj, patrzcie, tutaj naprzeciwko jest lotnisko, tu stoją samochody, tu stoi nasz dzisiejszy samochód, proszę bardzo. Ja uwielbiam Mercedesy, więc jest Mercedes, ale w panku. No niestety, swoim nie przyjechałam. I co? No i tutaj mamy dalej ten tor. Wszystko to tak wygląda, ale my się, słuchajcie, już zwijamy, bo już jest dosyć późno. Już jest po 14, mamy jeszcze do załatwienia jedną ważną sprawę, dlatego my się już zwijamy. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie Speed Games i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wpadnę, bo naprawdę mega zajawka, mega fajnie i czekam na kolejną edycję. No i ja już w domku, znaczy no w domku, w apartamencie w Warszawie, jeszcze jutro wracamy do domku. Szczerze wam powiem, to już się nie mogę doczekać. Co do eventu Speed Games, to słuchajcie, jestem naprawdę mega zaskoczona, ile tam było atrakcji, bo myślałam sobie, że a dobra, będą się tylko ścigali i tyle. No totalnie nie, bo ja na razie byłam gościem, to znaczy, że się jeszcze nie ścigałam, ale wszystko przede mną jeszcze. Było mega dużo atrakcji. Najbardziej mi się podobał przejazd właśnie tym samochodem terenowym. Tam były takie, wiecie, takie typowa próba terenowa, że była jakaś woda, jakieś gałęzie przez las, on był taki wielki, takie, wiecie, jakieś takie dołki. No naprawdę było fajne, nigdy tak nie prowadziłam jeszcze takiego samochodu. I wiecie, jak kurde moim samochodem jakaś dziura, jeszcze Zosia Mańskie takie zawieszenie, to trzeba zwolnić, 10 na godzinę jechać i powoli, a tutaj raz, dwa, trzy. Fajnie było. Bardzo mi się podobało i oczywiście jak będzie kolejna edycja, to jestem chętna i co mogę powiedzieć. Może się kiedyś będę ścigać, chociaż nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Ale co? Kończę już ten film. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Trochę inny niż zawsze na moim kanale, no bo kurde, na moim kanale takie, wiecie, zawsze lifestyle czy coś, a tutaj nagle taki event, ale myślę, że fajnie dać raz na jakiś czas coś innego. Także co? Buziaki, żegnam się z wami. Pa!